chciałam wam pokazać, gdzie się urodziłam, gdzie się wychowałam. I tutaj właśnie wydeptane były ścieżki. Tu było wejście kiedyś otwarte, nie było tej bramy. I wchodziło się przez bramę do mnie tutaj, gdzie do budynku, w którym ja mieszkałam. Tutaj był jakiś trzepak, na którym wywijałam jako gimnastyczka. Moja mama zawał serca zawsze krzyczała, co ja tam wyprawiam. Dzięki Bogu nic się nie stało. Ale no pamiętam tutaj i księgarnia też była. Wszystko jest prawie to samo, tak jak było. To jest niesamowite. I też sklep tutaj. W ogóle nic się nie zmieniło. Może pójdziemy do tyłu, bo tu jest tajemne wejście. Możemy wejść do tyłu i zobaczyć, czy coś się zmieniło tam. Bo na razie to tak wygląda jak z dzieciństwa. Ja pamiętam, tutaj grałam w piłkę jako dziecko. W ogóle, o, obiady jakieś domowe teraz są, widzę. No i tu naprzeciwko widzimy moją szkołę podstawową, do której chodziłam. I zanim ta szkoła tutaj była, to jest tutaj mój żłobek, do której moja mama mnie zawoziła. Ale widzę w tej chwili, że jakiś budynek tu postawili. Kurczę, no rzeczywiście, bo tutaj był cały plac pusty. Były jeszcze gruzy. Nie, chyba po wojnie. No nie, nie po wojnie, po prostu tutaj były gruzy jakieś. Aha, i to jest ten budynek. Ja się tutaj urodziłam i tu było wejście. W tej chwili jest wszystko odnowione. W tych czasach Warszawa, Śródmieście była taka trochę, no człowiek się trochę bał, bo jednak przychodzili tu panowie i pili alkohol na dole. Ja musiałam się przedzierać i do domu na górę. Może zobaczymy, co się tu dzieje. Tutaj było to wejście, tylko to oczywiście zupełnie inaczej wyglądało, bo ta klatka schodowa była, jak to moja, mój pierwszy narzeczony powiedział, straszna. Ta klatka schodowa była straszna. Musiałam przechodzić czasami, po panowie tutaj spali, to była naprawdę masakra. Bałam się, trochę się bałam w tych czasach, ale mama zawsze mi tłumaczyła, po prostu nie rozmawiaj, idź szybko i koniec, więc troszkę horrorów było, takich życiowych. Ja do końca tego nie bałam się i wiedziałam, że mama mnie chroni, więc było okej. Ale teraz pięknie wszystko jest odnowione, widzę. Przepiękny budynek, a tam, na dworze tam, ja tam zawsze grałam w piłkę i się bawiłam i tak dalej. I widzę, tam była pralnia z boku, może zobaczymy. Tutaj to jest mój plac zabaw. Ja tutaj bawiłam się, wychowałam. Tu moje koleżanki ze szkoły mieszkały, żeśmy wołały i tak dalej. No i tutaj pralnia była taka, gdzie tam panie prały i prasowały, więc ręcznie wszystko. I nas przeganiało, było strasznie zamieszanie. Oczywiście jak ja byłam, to jeszcze większe było zamieszanie. Byłam tak, łobuziak, więc no śmiesznie tak wszystko zobaczyć. No ten budynek tu nie stał przede wszystkim. Ja byłam na drugim piętrze, po środku. To wypadłoby, że to byłoby to okno. Więc, ale kamienica jest kompletnie wybudowana na nowo w tej chwili, więc to nie wyglądało tak ładnie jak teraz. No więc tutaj jest moja szkoła, a tutaj jest ten żłobek, więc wszystko jest w tym samym kręgu. I pamiętam, jak moja mama przychodziła na wywiadówki, więc bardzo zawsze była nerwowa sytuacja w domu. Ja z siostrą moją siedziałyśmy na parapecie, takie duże parapety były, z lornetką w ręku i patrzyłyśmy, co mama, jaką ma minę, czy nie daj Boże przyjdzie i będzie lanie. Czy się spóźniałam do szkoły? Nie, 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 tak naprawdę się nie spóźniałam, bo jak byłam u siebie w pokoju, no to słyszałam dzwonek, że już czas tak na lekcję, więc torbę brałam i biegłam i już byłam, także nawet się nie spóźniłam, może 30 sekund. Nie pamiętam do końca żadnych koleżanek takich, bardziej chłopaków pamiętam. Ja uważałam, że jestem taka sama silna jak ci chłopcy, więc ja szalałam z chłopakami właśnie bardziej na boisku i tak dalej. A koleżanki, to pamiętam jakieś sceny zazdrości, żeśmy biły się o koleżankę czy coś, żeśmy krzyczały na siebie. Nie, to ona jest moja najlepsza, nie, ty najlepsza. No tak, takie dziecinne historie. No. To było z jednej strony, no wiadomo, że beztroskie, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że jest tu bieda, no co tu dużo powiedzieć, więc szczęście, nie chciałabym wrócić, odpowiedź jest nie.